trzyletnie wielowątkowe śledztwo w sprawie podpalenia budki wartowniczej przy rosyjskiej ambasadzie doczekało się końca. Zostało umorzone. Suwalskim śledczym nie udało się ustalić i co za tym idzie zatrzymać sprawców podpalenia. Jak pamiętamy, do zdarzenia doszło podczas Marszu Niepodległości, jaki miał miejsce 11 listopada 2013 roku w Warszawie. Prokuratorzy suwalskiej okręgówki uznali, że pożar, który strawił wartą kilkanaście tysięcy kabinę wartowniczą, nie zagrażał ani życiu, ani zdrowiu wielu osób, między innymi tych manifestujących, a także nie stanowił zagrożenia dla mienia w wielkich rozmiarach. Wątek dotyczący ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, który, jak wynikało z nagrania zarejestrowanego w lokalu Sowa i Przyjaciele, miał podżegać do podpalania obiektu, umorzono z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu. Wśród osób znajdujących się w kręgu zainteresowania suwalskich prokuratorów był również ówczesny szef CBA, który miał rzekomo, mimo wiedzy, nie powiadomić organów ścigania o podżeganiu. O jego wiedzy na ten temat świadczyć miała jego rozmowa z minister Bieńkowską, zarejestrowana w warszawskim lokalu Sowa i Przyjaciele. Tutaj także zdecydowano o umorzeniu, bo śledczym nie udało się zebrać wystarczającej ilości danych uzasadniających podejrzenie dopuszczenia się przez szefa CBA niedopełnienia obowiązków. Ostatnim z umorzonych wątków jest sprawa policjantów z Komendy Stołecznej. Śledczy sprawdzali, czy funkcjonariusze w sposób należyty zaplanowali zabezpieczenie terenu ambasady na czas manifestacji. I tutaj również umorzenie uzasadniono brakiem danych wystarczająco uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. I tak historia spalenia budki dotarła do, zdaje się, ostatecznego finału.